Od stycznia udało mi się schudnąć 20 kilo, ale to nie wszystko, bo po prostu nabrałem pewności siebie. Jestem zdrowszy, lepiej się czuję, nie bolą mnie plecy, kolana, także... Same superlatywy. Same tak. Sama waga wagą, ale generalnie od tego, mimo to jeszcze czuję się lepiej. No i pewność siebie też złapałem taką. W pracy czuję się bardziej po prostu wysportowany. Różne czynności nie sprawiają mi takich kłopotów jak wcześniej. Adam do mnie trafił w styczniu. Zaczęliśmy od analizy jego ruchomości, jego mięśni grzbietu, mięśni brzucha, mięśni nóg, ponieważ Adam na co dzień jest właścicielem firmy, która zajmuje się pracą m.in. fizyczną, w związku z tym kolana, kręgosłup jest bardzo obciążony. Okazało się właśnie, że to są miejsca, które Adam nie tyle ma słabe, to jeszcze ma dolegliwości związane z kolanami, z odcinkiem lędźwiowym. W związku z tym robiliśmy co mogliśmy jak najszybciej, żeby doprowadzić Adama do polepszenia tego stanu zdrowia. Co oczywiście aktualnie, Adam już wcześniej wspominał, czuję znaczącą poprawę. Także tutaj kondycja i te kilogramy, które Adam zgubił, tak naprawdę były dla nas tutaj wartością dodaną. Natomiast pierwszym tutaj naszym priorytetem były właśnie plecy i kolana. Na szczęście to się udało i teraz możemy tak naprawdę skupiać się tylko i wyłącznie już na ćwiczeniach wzmacniających, kondycyjnych i cieszę się, że Adam do mnie nadal chodzi i nadal jest zadowolony. Super. Bardzo Ci dziękuję. Jestem z Ciebie dumny, że jest taki wynik i kibicuję, żeby ten wynik utrzymać. Ewentualnie, że jeśli byś sobie życzył, żeby on był jeszcze pogłębiany poprzez kolejne kilogramy na miejscu. Ja również Wam dziękuję za wsparcie i pomoc.